Hej, siemano, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Ostatnio zauważyłem, że w koszykach Polaków królują produkty wysokokaloryczne. Jest to dość dziwne, ponieważ mamy te same odpowiedniki, tylko które mają na przykład mniej tłuszczu, mniej cukru, ogólnie mniej kalorii. Polacy argumentują swoje wybory tym, że produkty, które mają więcej kalorii, po prostu bardziej im smakują. Dzisiaj przetestujemy produkty wysokokaloryczne i ich odpowiedniki, które mają mniej kalorii i zobaczymy, czy różnią się smakiem. Zobaczymy to w formacie blind testu, żeby oczywiście było sprawiedliwie. Format zaczerpnięty od kanału Sprawdzam Jak, więc możecie wbić na jego materiały. Oczywiście wbijcie na Instagrama, wbijcie na TikToka. Nie przedłużajmy, skakujmy do materiału, lecimy. Check the mic and make sure it sound right, boys. Warto wspomnieć na samym początku, że nie widziałem produktów, nie wiem, który jest który. Angelika wszystko wybrała i były to produkty, które podobno jemy każdego dnia. Więc zaczynamy z produktem numer 1. Testujemy pierwszy produkt. O, dobra. Jest to coś obślizgłego. Więc... nie wiem, co to ma być. To się jakoś ciągnie. Makaron. Dobry makaron. Tylko jakiś długi, nie wiem. Nie wiem, czy taki normalnie kupujemy, ale bardzo dobry. Dobra słoność. Uj. Lecimy z drugim. Drugi makaron też bardzo dobry. Ten jest na pewno grubszy. Ogólnie wybrałbym ten. Nie wiem, ile ma kalorii, ale Angelika mówiła, że tutaj jest duża przepaść, więc wybrałbym ten, ten jest lepszy smakowo. Lecimy do produktu numer 2. Ok, lecimy z produktem numer 2. Struktura chipsów, więc coś, co lubię, coś, co takie miśki lubią najbardziej. To są dobre chipsy. To na pewno są Lejsy i to takie, które lubię, czyli takie słone. To ta zielona cebulka. To jest dość proste. Tak, to na pewno są Lejsy Oven Baked, bo ta ich struktura jest po prostu nie do podrobienia. Są o wiele grubsze. Te chipsy to prawdopodobnie jest odpowiednik tego, więc to jest ta zielona cebulka z Lejsów. Szczerze, jak dla mnie, żadnej różnicy nie ma. Tylko to, że te chipsy są troszeczkę grubsze. Bo zakładam, że to są te mniej kaloryczne, więc tutaj na równi można dać punkcik tu i tu. Smak taki sam, ale wiadomo, te minus 50% tłuszczu, więc o wiele lepsze. O, jakaś puszka. O, energetyk. Wszystkie energetyki smakują dla mnie tak samo. Przeważnie też nie piję za dużo, to raczej Angela. One są z tej samej firmy? Tak. Aha. To jednak energetyki nie smakują tak samo. Więc tak, wygrywa ten. Czemu? Zakładam, że ten jest 50% tam mniej tłuszczu, cukru, coś takiego. Znaczy zero cukru, o tak, że jest zero cukru. Ja wybieram ten, ponieważ jest bardziej słodki, a mi bardziej to odpowiada. I lecimy do następnego. Kolejny produkt przed nami. Angelika mi tu wręczyła widelec, powiedziała, że się przyda. Dziwna konsystencja. Nie wiedziałem, że my takie rzeczy jemy. No kurde, jakiś twaróg. Bardzo dobry. Chyba taki jemy na co dzień. A to się da odczuć, ponieważ twaróg to jest w każdym naszym daniu. Mnie tutaj nic nie zaskoczy. To jest prawdopodobnie twaróg ten mniej kalorii. Light czy jakoś coś w stylu. To jest twaróg tłusty na 100%. Czemu? A, ten jest bardziej wodnisty. Ogólnie ten bardziej mi smakuje, ponieważ ten, nie wiem jak to nazwać, ale on jest taki cięższy o wiele. Dla żołądka też przeważnie. Ten light o wiele lepiej wchodzi. Ten po prostu jest dla mnie za ciężki, więc tego odrzucamy, ten wybieramy. I dwa, tak w sumie na koniec, to lepsza konsystencja. O wiele lepiej to zmiksować się da. Dobra, tu mamy pierwszy.
O, trafiłem, jak zabójca. Mozzarella. Samej mozzarelli nie przepadam, ale jak się rozpuści na jakimś mięsku, na jakichś bułkach, chodka. Uwaga. Zabójca. Powiem szczerze, obie są mdłe, a do tego, że na przeważnie nikt mozzarelli tak na surowo no nie je, tylko tam się przeważnie podgrzewa. Ja nie czuję żadnej różnicy. Jeśli miałbym obstawiać coś, prawdopodobnie ta jest ta 50 mniej, czy tam jakiś fit light, a ta jest ta bardziej tłusta, ale ogólnie w smaku różnicy praktycznie żadnej nie ma, więc pewnie przechodzimy do ostatniego produktu. Okej, okay, Angelika podała mi łyżkę i powiedziała, że jest to coś dobrego, więc mam nadzieję, że to będzie, no, że to będą lody. O, konsystencja takich lodów. O Jezu, nie lody. Majonez. No, pewnie nikt nie je majonezu łyżką, chyba że jesteście dziwakami. Zobaczymy numer dwa. Ten o wiele lepszy. Ten jest kwaśny. Nie, no nie smakuje to dobrze. Ten majonez, z tym mówiłem ble. Ten lepszy, więc wybieramy ten. Mam nadzieję, że to ten 50 mniej, bo jak nie i tego obraziłem, no będzie dobrze. Ok, lecimy na podsumowanie. Ok, czas na podsumowanie. Zdejmujemy, które produkty wygrały, a które nie. Te wygrały, te były na równi, a te przegrały. Aha, ok, te przegrały. Dobra. To zaczynamy po kolei. Te wygrały, tak? Tak. Dobra. Twaróg chudy pokonał twaróg tłusty. Ok, to tutaj nie było dużego zdziwienia. I tutaj akurat była dość duża różnica w smaku. Tłustego odrzucamy, chudy o wiele lepiej wypada. Makaron, o takiego to nie jem przeważnie, ale bardzo dobry makaron. Zobaczmy, ile ma w ogóle kalorii. Ma 129 kalorii w 100 gramach, więc no 3 razy mniej niż normalny makaron. Więc bardzo fajnie tutaj. O, też makaron, którego nie jem. Odpowiednik, ale tu patrzę z jakiejś Azji, więc jeśli ten ma 300 kalorii, więc bardzo dobry wybór, polecam ten makaron, bardzo dobry, naprawdę bardzo, bardzo smaczny. Chodzimy dalej, co dalej wygrało? Wygrał Black Energetic. Tutaj była bardzo mała różnica, mówię tylko dlatego, że moja preferencja jest taka, że jest troszeczkę bardziej słodki, dlatego wygrał, ale to tak bardzo minimalnie, więc wybrałem go, ale ten równie był dobrze. Tutaj Angelika powiedziała, że tutaj był przepaść, obraziłem swój wege, majonez. No niestety smak, tutaj się zgodzę, jest nieporównywalny. Wege o wiele gorzej wypada niż zwykły majonez. Mamy tu jeszcze co? Mozzarella. I mozzarella, tak, wypadła tutaj bardziej ta nieodtłuszczona lepiej. Ta była bardzo mdła, chociaż mówię, raczej tak nie powinno się sprawdzać tej mozzarelli, ponieważ no, nikt nie je mozzarelli na surowo. I ostatnie chipsy tutaj wypadły oczywiście tak samo. Mówię, ja nie czuję żadnej różnicy, te chipsy po prostu są troszeczkę grubsze, ale no i jeszcze dodatkowo mają mniej kalorii, więc na pewno na plusik. Nasz blind test dobiegł końca. Sami widzieliście, jakie padły werdykty. Moim zdaniem nie warto kupować produktów, które mają większą ilość kalorii. Jednak lepiej i na pewno zdrowiej wybrać te produkty mniej kaloryczne. Tym bardziej, że w wielu konkurencjach w smaku wygrały. Dajcie znać, co wy o tym myślicie. Pamiętajcie, żeby wbić na TikToka, pamiętajcie, żeby wbić na Instagrama. Widzimy się w następnych materiałach. Dzwon, komentarz i tak dalej. Na razie.